No cóż, stąd raczej nie ma prostego wyjścia. Przeskanuję okolice. Trzeba znaleźć jakieś przejście. No? Do czego to służy? Co to jest? O, dzień dobry. Jestem Oswald Dalgard. I mam przyjemność pokazać Państwu odległy zenit. Zapomnijcie, co o nas słyszeliście. Prawda jest prosta. Mówimy, sięgaj ku gwiazdom, nawet jeśli musisz w tym celu przebyć 8,6 lat świetlnych. Proszę, zapraszamy do auli, gdzie opowiemy o naszych planach. Chyba dam radę się tam dostać. Ciekawe, co jest w tej auli. Zaraz się przekonamy. Może te drzwi? Tylko jak się tam dostać? Stąd raczej nie dosięgnę tej drabiny. O, udało się. Przyciągacz to dobra rzecz. Szkoda, że mamy tylko jeden. Spokojnie, znajdę drogę dla ciebie. Dobra, znalazłam drabinkę dla Varda. No i już, Varda. Dzięki. Ludzie, Homo sapiens, my. Zawsze przekraczaliśmy granice jako odkrywcy, pionierzy i zdobywcy. A teraz odległy zenit wykonuje kolejny krok w przyszłość. Dlatego jesteśmy dumni ze wskrzeszenia Odysei. Nasze rządy porzuciły ją na orbicie, ale odległy zenit zmodernizuje ją w niespełna dekadę. Lecz to dopiero początek. Gdy statek będzie gotowy, wyślemy Odyseję wraz z załogą tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden człowiek. Do układu Syriusza. Tam stworzymy pierwszą ludzką kolonię pozaziemską. Odyseja będzie leciała do celu 300 lat. Ale gdy spojrzymy w niebo, będziemy wiedzieć, że tam jest. Tak jak mawiał nasz założyciel, zmarły Peter Chimbumbe, prawdziwą formą nieśmiertelności jest... Dane uszkodzone. Wstrzymano. Przedwieczni mogli podróżować po niebie? Wśród gwiazd? No... Tak. Tak jakby...
Ten statek, Odyseja, nigdy nie dotarł do celu. Coś poszło nie tak i wybuchł. Po to Elizabeth dała im kopię Grali? Dla ich kolon? Błąd. Uszkodzone pliki prezentacji. Pliki rekrutacji dostępne. Czy chcesz wznowić? Tak, wznów. Zobaczmy, co jeszcze powiedzą. Wszyscy znamy prognozy. Wahania gospodarki, nieznane pandemie, oszalałe SI. Ile zostało czasu do kolejnej katastrofy, która skutecznie zagrozi światowej elicie? Zenit wyznaje jedną zasadę. Racjonalną ucieczkę. Dlatego sięgamy gwiazd. Wiecie, co tutaj budujemy. Infrastrukturę pomocniczą dla Odysei. Nowoczesne centrum danych wspierające gwałtowny postęp technologiczny. Zresztą widzieliście, jak zarządzamy opinią publiczną. Dlatego dołączcie. Zarezerwujcie koje na Odysei. Uwolnijcie swój styl życia od ziemskich trosk. Mieli rację co do końca świata. Tylko nie wiedzieli, jaki to koniec. Więc wszystko, co mówili o następnym kroku ludzkości, to było kłamstwo. Oni chcieli wyłącznie ocalić własną skórę. Wiesz, i tak niewiele z tego wyszło. Ten cały Oswald wspomniał o centrum danych. Tam. Kopia. Powinna być właśnie tam. No to trzeba iść dookoła. Chodźmy. Wciąż nie mogę uwierzyć, że przedwieźli Natalii. To tylko jedna z ich zdolności. Dobrych i złych. Na to wygląda. Ciekawe, jak to jest. Żyć w środku. No i brniemy głębiej w ruiny. Co to jest? Nie wiem. Może to właśnie zamieniło tych osobników. Lepiej mieć oczy otwarte. Oj, mam otwarte. Tutaj. Ostrożnie. Nie chcemy, by wezwały kolegów z podziemia. Cicho. Mój z prawej, a twój ten po lewej. Jasne. Odchodzę. Muszę się zakraść i wykorzystać włócznie. Nie może mnie zobaczyć. Najpierw muszę go zeskanować. Sprawdzić, po mnie chodzi. Dobra, widzę ścieżkę patrolową. Muszę się zakraść i nie dać się do niego wyjść. Muszę tylko poczekać na odpowiedź.
zrzucać. Szelak, nie wyszło. Muszę się zakraść i wykorzystać włócznie. Nie może mnie zobaczyć. Najpierw muszę go zeskanować. Sprawdzić, którym wychodzi. Dobra. Widzę ścieżkę patrolową. Muszę się zakraść i nie dać się zauważyć. A mogę rzucić kamieniem, odwrócić uwagę. Wtedy podejdę po cichu i uderzę z nienacka. Muszę tylko poczekać na odpowiedni moment. Czas rzucać. Dobrze. Teraz muszę go powalić włócznią. Mam cię. Dostałem radę. Przed nami więcej. Nic z czym sobie nie poradzimy. Jestem gotowy. Thank you.
Chciałam ci powiedzieć... Widzę, że trochę zmieniłeś swój wygląd. Wiem.